Są jakieś pewnie sztuczki, próby odciągania od kibicowania, kiedy partner, partnerka nie są świadomi nawet tego. To należy stosować? To przynosi jakiś efekt? Może przynieść? Myślę, że Nobel z psychologii dla tej kobiety, która takiego zagorzałego kibica faktycznie jakąś sztuczką odciągnie, to byłby majstersztyk manipulacji. Wątpię, żeby to się udało. Więc żeby się nie denerwować i niepotrzebnie nie frustrować, raczej zaniechajmy takich prób. Sztuczki nic nie pomogą, bo to są bardzo silne emocje i ogromne zaangażowanie. Postawiłabym raczej na komunikaty wprost, czyli rozmowę. Proszę cię, spędźmy trochę czasu razem. Przed meczami, po meczach. To nie jest tak, że to jest non-stop przecież. Pójdźmy razem pokibicować, spotkajmy się z przyjaciółmi. Są różne fajne rozwiązania, które można znaleźć pod warunkiem, że ludzie ze sobą rozmawiają. Jak rozmawiają, jak się kochają, to dojdą do jakiegoś kompromisu. I nie jest to tylko teoria, bo jak wiemy, pani zna to doskonale z autopsji. Rozumiem, że partner zapalony kibic. Mój partner jest zapalonym kibicem i to jest bardzo dla nas trudny czas. Natomiast ja nie mogę prezentować postawy, że szewc bez butów chodzi, więc nawet jak mi ponoszą emocje, to przypominam sobie, co mówię, zagryzam zęby i na razie dzielnie wytrzymuję. Na szczęście mój partner jest człowiekiem, który słucha i który też reaguje na mnie, więc kiedy widzi, że bardzo już potrzebuję po prostu spędzić z nim czas, i moja cierpliwość zostaje wystawiona na dużą próbę, to faktycznie poświęca mi tę uwagę. I wydaje mi się, że to jest fajny przykład na to, że każda ze stron ma prawo do swoich emocji, ma swoje racje, natomiast tam, gdzie jest dwoje kochających się ludzi, tam też jest wspólny środek i kompromis.